Dzień dobry Państwu, wszystkim nie będę wymieniał po kolei. Nazywam się Paweł Sroga, reprezentuję tutaj mieszkańców zarówno gminy Proszowice jako całość, gdyż jestem radnym Rady Miejskiej w Proszowicach, jak i też reprezentuję mieszkańców mojego osiedla, to znaczy osiedla numer 2, po którym przebiega większa część drogi 1271K w obszarze gminy Proszowice. I na prośbę sołtysa sołectwa Łaganów także poniekąd reprezentuję mieszkańców tegoż sołectwa. Nie będę się tu odnosił do kwestii osobowych mieszkańców, natomiast chciałem wyjaśnić pewne kwestie, które, o które mieszkańcy pytali. Trzeba byłoby to powiedzieć wprost. Pomijam kwestie proceduralne, kto zawinił, czy kto nie zawinił, bo naprawdę konia nie obchodzi, jaki wóz ciągnie. Koń po prostu ma wóz ciągnąć, więc czy tu zawinił Urząd Gminy Proszowice, czy zawinił Zarząd Dróg, czy Zarząd Starostwa Powiatu Proszowickiego, nie ma to z punktu widzenia mieszkańców najmniejszego znaczenia. Mieszkańców nie obchodzi, kto jest mniej winny, kto jest bardziej winny. Chodzi o to, że pewne zaniechania zostały dokonane. Nie wiem, czy Państwo kojarzycie procedurę konsultowania obwodnicy miasta Proszowice w ciągu drogi wojewódzkiej 775. Tych konsultacji było kilka. Realnie konsultacji dotyczących przebiegu przebudowy drogi powiatowej 1271K, a zaznaczam, że takie brzmienie ma treść porozumienia pomiędzy pięcioma samorządami, w praktyce nie było, tak, żeby ten przebieg był jednoznacznie okazany. W świadomości mieszkańców Łaganowa, a także mojego osiedla, dalej w ciągu dalszym, do momentu, kiedy mieszkańcy Łaganowa powzięli informacje o czynnościach geodezyjnych, dalej funkcjonował przebieg i też w mojej świadomości jako radnego i przewodniczącego Komisji Mienia i Gospodarki Komunalnej Rady Miejskiej w Proszowicach, że jest procedowany stary przebieg. Nie chodzi o szczegóły, czy to jest jedna działka w jednym kierunku, czy w drugim. Generalnie cały czas funkcjonował przebieg, który był okazywany od czasu zawarcia porozumienia przez pięć samorządów w roku 2021. Jakież było zdziwienie moje na zebraniu sołtysów 3 tygodnie temu, kiedy sołtys Siłaganów mówi, że no, mieszkańcy chcą zniecić swoisty rodzaj buntu, że rozważają wynajęcie prawnika tak, aby storpedował całe przedsięwzięcie, gdyż przesłanka formalna jest bardzo prosta. Procedowanie decyzji z RIT bez uzyskania konsultacji społecznych skutkuje w postępowaniu odwoławczym nieważnością decyzji. Więc tu mieszkańcom chciałem zaznaczyć, nie chodzi o to, żeby zablokować budowę drogi, bo to nie w tym rzecz. Ta droga powinna być przebudowana, bo to jest bardzo ważna droga łącząca najbliższym traktem siedziby dwóch gmin. Jedynej gminy jest z którą graniczymy, to znaczy gminy Igona Wawrzęczyce. Ta droga jest również ważna z innego powodu. Proszowice szczycą się, że pozyskały dotacje na rozwój giełdy czy targowiska w Proszowicach. I bardzo to chwalebne, że władzom gminy udało się takie dofinansowanie uzyskać. Niemniej potencjalny klient czy kontrahent z terenu gminy Igomia Wawrzęczycy nie ma do nas dostępu, dlatego że dwa mosty o nośności 15 ton blokują tę drogę. Druga sprawa, nie mniej istotna, jest taka, że korzystanie z tej drogi jest coraz bardziej uciążliwe także dla samych mieszkańców. Ta droga jest w opłakanym stanie, nie spełnia żadnych standardów technicznych. Ona się praktycznie sypie. Raczej chyba mieszkańcy nie życzyliby sobie, żeby rozwój sieci drogowej powiatu proszowickiego w odniesieniu do tej drogi to było zwykłe wylanie nakładki asfaltowej. Ta droga powinna uzyskać nowy standard. Chcę tu jedną rzecz podkreślić. Intencją mieszkańców nie jest zatrzymanie budowy tej drogi, aczkolwiek mieszkańcy rozważali podjęcie w mojej ocenie desperackich środków, ale trudno się dziwić, skoro ich stan posiadania, ich źródło utrzymania, źródło zarabiania mogło być istotnie ograniczone. Mieszkańcy mają propozycje, natomiast chcieliby, aby te wszystkie sprawy formalne nie były rozwiązywane w sposób dworski, dwór starościański, dwór gminny, tylko aby oni też mogli mieć dostęp do tych danych i mogli faktycznie wyrażać swoje opinie. Co więcej, mieszkańcy, jak tu pewnie powie przedstawicielka Komitetu Społecznego pani Wiola Zdeb, zadeklarowali, że są gotowi przekazać, pytanie w jakiej formie, części gruntów pod wariant, który z ich punktu widzenia wydaje się najbardziej optymalny. Także prosiłbym Państwa, żebyście Państwo w swoich dalszych działaniach jako organ władny do decydowania w sprawie przebudowy drogi, jak zaznaczam, powiatowej, dlatego że gmina nie jest tu podmiotem. Ja się odnoszę do treści porozumienia i do treści uchwał, które
podjęły wszystkie samorządy. Więc w zakresie dróg powiatowych, jak mówi ustawa o drogach publicznych, organem właściwym i rozstrzygającym jest powiat. I tu bym proponował nie polemizować z tym sformułowaniem. Dlatego proszę Państwa, abyście dołożyli wszelkich starań, aby osiągnąć porozumienie z mieszkańcami, aby to zadanie, którego pierwotna wartość szacowana w roku 2021, a więc w okresie, kiedy było zawierane porozumienie, już wtedy była szacowana na ponad 40 milionów złotych. Nie wiem, ile to będzie teraz. Aczkolwiek brałem udział w tych czynnościach, które doprowadziły do podpisania porozumienia. I z tego, co pamiętam, wtedy ówczesny dyrektor Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego już wtedy szacował, że możliwy pułap dofinansowania na przebudowę tejże drogi może osiągnąć nawet 80%. Także z punktu widzenia montażu finansowego i poprawy jakości życia to jest naprawdę ważne zadanie, ale jednak nie kosztem mieszkańców. Dziękuję bardzo. A bardzo przepraszam, ja dwa słowa. Skoro pan występuje i po prostu reprezentuje mieszkańców, a jest pan radny, to przecież pan o tym wszystkim wiedział. To dlaczego pan nie poinformował? Pani radna, jest jedna istotna różnica pomiędzy gminą a powiatem. Burmistrz jest wybierany z mandatu bezpośredniego, natomiast w powiecie radni wybierają zarząd. To jest taka różnica. Nie chodzi, tu nie chodzi o wybór, tylko o informację, że taka czynność była wykonana. Pani przewodnicząca, również takiej informacji z Urzędu Gminy w Proszowicach nie otrzymałem, a nie jestem strażnikiem, który pilnuje burmistrza. No, dziękuję. Dziękuję.